Cześć, z tej strony A Pan od Filozofii. W dzisiejszym odcinku będziemy dalej omawiać wymagania nowej matury. Tym razem długi odcinek opowiadający o tym, jak napisać w myśl nowych wytycznych esej. Zapraszam. Pa pa pa. Jak zapewne wiecie, na kanale jest już jeden, a chyba nawet dwa filmy poświęcone temu, jak napisać esej maturalny z filozofii. Niestety wymagania maturalne się zmieniły. Zmieniły się na tyle, że konieczne jest nagranie nowego filmu. Mimo wszystko, obejrzenie starego filmu nadal może dać Wam pewną korzyść. W związku z tym, jeżeli ktoś z Was tego filmu starego nie oglądał, może na niego zerknąć. Tam pewne reguły, które podawałem, są nadal niezmienne, w związku z tym um, warto być może, żebyście ten film obejrzeli. Natomiast dzisiaj skupię się na tym, co nowe w tej maturze, zwłaszcza jeśli chodzi o pisanie eseju, stąd potraktujcie ten odcinek jako bardziej aktualny, jako takie swoje uaktualnienie, update tego, co mówiłem wcześniej. O tym, że matura wymaga znajomości podstawowych pojęć, podziałów itd., nie muszę chyba nawet mówić, no bo to są rzeczy, które powinniście już wiedzieć do matury bez znajomości podstawowych pojęć koncepcji i tak dalej. Nie podchodzimy, natomiast e, trzeba też znać pewne wymogi dotyczące samej formy, eseju, tego, co ma się tam pojawić, bo bez tego można dostać zero punktów, oblać maturę, no a tego nikt z Was, a tym bardziej ja, e, który stara się tu o Was jakoś e, zadbać w tej kwestii przygotowania do matury, e, by nie chciał. Pierwsza zmiana, jaka pojawiła się, jeżeli chodzi o pisanie eseju maturalnego z filozofii, dotyczy limitu słów. Ten limit się pojawił wcześniej, bodaj go nie było. Obecnie, żeby zdać maturę z filozofii esej, musi liczyć co najmniej 400 słów. Mała uwaga, aneks na lata 2023-2024, który wprowadzono, żeby jakby dać szansę tym, którzy w trakcie pandemii musieli się edukować w szkole, Obniża ten limit do 300 słów. Natomiast no po dwóch latach, po tym okresie przejściowym, po tym okresie hmm, właśnie e, e, postpandemicznym, e, będzie już ten limit wynosił 400 słów i o tym musicie pamiętać, bo inaczej możecie mieć problem ze zdaniem matury. Druga rewolucja jest następująca. Otóż. E, Chodzi o to, że maturę można napisać na dwa sposoby, są jakby dwa dopuszczalne sposoby napisania eseju maturalnego, mianowicie jeden sposób to jest to jest sposób historyczno-filozoficzny, a drugi filozoficzno-problemowy i teraz czym się one różnią? Otóż, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o esej historyczno-filozoficzny, to kładzie on nacisk na analizę historyczną. W poprzednich filmach przestrzegałem, żeby tej analizy historycznej unikać albo takiego wyliczenia stanowisk. W tym wypadku ta analiza jest niezbędna, ale nie miejcie przez to wrażenia, że taki esej jest prostszy. Wcale nie musi taki być. Dlaczego? No bo co musi obejmować ten essay w myśl wymogów? Po pierwsze, należy na podstawie tekstu, który dostajecie i własnej wiedzy zrekonstruować pogląd danego filozofa. Na przykład dostajecie pogląd przykładowo Stajteta i musicie zrekonstruować problem Platona, problem idei u Platona, chociażby, prawda? Po drugie, musicie sformułować własne stanowisko, a więc argumentować. Podawać argumenty i kontrargumenty. Czyli to nie, nie chodzi o to, że zrobicie tylko analizę historyczną i to wystarczy. Absolutnie to nie wystarczy. Musicie jeszcze zaproponować właśnie y, ten element y, y, analizy y, problemowej, analizy właśnie argumentów i kontrargumentów. Po trzecie, musicie odwołać się do tekstów i poglądów innych autorów, czyli musicie zestawić danego filozofa z poglądami innych autorów. Platona z Arystotelesem, y, y, Anselma ze świętym Tomaszem itd., itd., itd. Więc jeżeli Wam się wydaje, że ten esej historyczno-filozoficzny jest prostszy, Wcale nie musi tak być. On może być de facto trudniejszy, bo wymaga dokładnie takich samych umiejętności jak esej filozoficzno-problemowy, a dodatkowo, dodatkowo wymaga wiedzy historycznej. W związku z tym nie liczcie na to, że samo wymienienie stanowisk filozoficznych cokolwiek Wam da. Jest zgoła odwrotnie. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi typ eseju, esej filozoficzno-problemowy, no to on kładzie nacisk na analizę konkretnego problemu. I tutaj aspekt historyczny jest drugorzędny, natomiast to nie jest tak, że go nie ma. Tam zawsze musi być wspomniane jakieś nazwisko filozoficzne, jakieś dzieło filozoficzne. Zawsze musicie w tym eseju kogoś wspomnieć. Chodzi o to, żeby na tym nie ogniskować swojej uwagi. Co w takim eseju musi się znaleźć? Wyjaśnienie danego problemu lub stanowiska, czyli musicie powiedzieć, na czym dany problem lub stanowisko polega musicie zająć własny pogląd w tym sporze i musicie podeprzeć się innymi filozofami oraz ich tekstami, musicie te trzy warunki spełnić. Czyli ta analiza historyczna jest mniej ważna, liczy się żeby, bardziej, żeby to był pewien problem. Natomiast wiecie, nie da się odróżnić ujęcia historycznego od ujęcia problemowego na podstawie tych wytycznych. Tu chodzi bardziej o rozłożenie akcentów. Nie chodzi o to, że w eseju powiedzmy filozoficzno-problemowym jest coś, czego nie ma w eseju historycznym. Nie. Są dokładnie te same elementy, ale chodzi o nacisk na te elementy. W eseju historyczno-filozoficznym Chodzi bardziej o właśnie dzieje danego problemu, a w eseju filozoficzno-problemowym na tym, żeby ten problem rozstrzygnąć, żeby bardziej o nim, żeby bardziej w, nim w tym problemie swoje stanowisko ustułować. Można powiedzieć, że do eseju historyczno-filozoficznego bardziej pasuje hipoteza, a do eseju filozoficzno-problemowego bardziej pasuje teza. Którą z tych propozycji lepiej wybrać? Czy ten, czy ten esej historyczno-filozoficzny, czy filozoficzno-problemowy? Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie bez znajomości i konkretnych tematów. To znaczy, dopóki nie widzicie tematów przed sobą, trudno jest a priori powiedzieć, co jest lepsze do wyboru. Nie dajcie się zwieść prostocie stanowiska historycznego, bo tam trzeba mieć te same umiejętności, co w eseju filozoficzno-problemowym, a do tego dobrze znać historię. W związku z tym, tak jak mówię, wydaje mi się, że ten esej historyczno-filozoficzny jest bardziej wymagający i tutaj musicie o tym pamiętać, żeby, żeby e, nie e, wybrać tematu, który wam odpowiadał nie będzie. Dobrze. Słuchajcie, e, jeżeli chodzi o rozpiskę z e, tym, jak napisać esej, to ona znajduje się na stronie 12/20 Informatora Maturalnego z Filozofii. Ja, ją, ja te 8 stron razem z wami przeczytam. Eee, przynajmniej pobieżnie, omówię, e, e, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o, e, o, te, o te kwestie. E, ogólna uwaga jest taka. E, wiele nieścisłych terminów, które wcześniej były nieścisłe, np. Um, uczeń swobodnie odwołuje się do kontekstów kulturowych, albo uczeń proponuje pogłębione wyjaśnienie itd., I zostało bardzo ściśle zdefiniowanych, przez co nie ma już możliwości Um, tego, co było kiedyś naciągania punktów. Mój kolega, który jest jednym z y, autorów tej nowej postawy programowej, który ocenia maturalne eseje, zwraca uwagę, że y, mało kto stawia własną tezę i argumentuje. A, a argumentacji to już w ogóle jest, jest spotykana bardzo rzadko. Dotychczas było tak, że jeżeli taki esej się znajdował, w którym na przykład nie było jasno postawionej tezy albo gdzie nie było jakichś super jasno włożonych argumentów czy argumentów, to czasem się udawało pewne stwierdzenia maturzysty podciągnąć pod na przykład to, że to jest teza albo argument. Ponieważ tym razem te kryteria, jak za chwilę zobaczycie, są dużo bardziej ścisłe, nie będzie takiej możliwości, nie będzie możliwości tego, żeby, żeby coś takiego zrobić przez to streszczanie historii filozofii. To jest absolutnie najgorszy możliwy pomysł. Streszczając historię filozofii bez prób argumentacji i argumentacji, oblejecie maturę. Zapamiętajcie to sobie. Jeżeli tylko zrobicie taką przeglądówkę przez historię filozofii, oblejecie maturę z filozofii. I to, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, na podstawie tego, yy, yy, tych warunków yy, yy, oceny eseju jest to absolutnie jasne. No, w takim razie omówienie tego eseju, jak go napisać. Yy, pierwsze kryterium to jest spełnienie formalnych warunków polecenia. Za to można maksymalnie jeden punkt dostać. No i tutaj jest taka informacja, że sprawdzając wypracowanie zdającego w tym kryterium, egzaminator będzie oceniał, czy po pierwsze wypowiedź zawiera przynajmniej częściowo sformułowanie stanowiska zdającego. Musicie podać własne zdanie. Musicie postawić tezę lub hipotezę. Nie ma innej możliwości. Rozumiecie? Jeszcze raz powtórzę. Musicie postawić i bronić własnego zdania i to jest zmiana na każdej maturze dotyczącej tam gdzie jest esej. Będzie płacz i zgrzytanie zębów przy maturze z polskiego, jestem pewne. Bo matura z polskiego będzie wymagała od tego roku postawienia własnego stanowiska i jego obrony. Będziecie musieli zająć swoje własne stanowisko. Jaki jest problem? Oczywiście nikt tego nie uczy w szkole. Nikt nie uczy w szkole stawiania, stawiania własnego stanowiska i jego obrony. Nikt nie uczy argumentacji tego typu. W związku z tym e, pamiętajcie, musicie mieć własne zdanie, którego będziecie bronić. E, kolejna, kolejny punkt tego kryterium formal, formalnego. Napisane wypracowanie i musi być w jakiejkolwiek części wypowiedzią argumentacyjną. Musicie argumentować, podawać argumenty i kontrargumenty. Nie wymieniać, czy stanowiska, tylko i wyłącznie musicie tutaj będziecie mieć ten jeden, jeden punkt, jeżeli yy, będzie to rozprawka argumentacyjna. Punkt trzeci: wypracowaniu zdający przywoła pogląd je, co najmniej jednego filozofa lub odwołał się do co najmniej jednego tekstu filozoficznego, przynajmniej jedno nazwisko musi być. I teraz co się stanie, jeżeli nie spełnicie tych trzech warunków, jeżeli nie będziecie mieli sformułowanego własnego stanowiska, jeżeli nie będziecie mieli argumentów lub jeżeli nie będziecie mieli yy, przywołanego jednego filozofa lub dzieła, czyli jeżeli nie spełnicie łącznie tych trzech warunków, to dostaniecie nie tylko zero punktów za to spełnienie formalnych warunków polecenia, ale dostaniecie zero punktów za całą maturę. Wszystkie pozostałe kryteria wam wtedy leżą. Czyli absolutna postawa, własne stanowisko, yy, argumentacja, odwołanie się do jednego dzieła lub do jednego filozofa. Teraz tak, musicie w ramach tego kryterium wyjaśnić temat wypracowania lub tezę zdającego, czyli musicie albo wyjaśnić temat wypracowania, Albo postawić swoją tezę, albo możecie też oczywiście zrobić to. Teraz tak, wyjaśnienie tematu polega na podaniu stosownych znaczeń kluczowych terminów lub twierdzeń zawartych w poleceniu oraz na wskazaniu na ewentualne związki między nimi. Czyli na przykład, jeżeli macie wyjaśnić pojęcie sporu determinizm kontra indeterminizm, musicie wyjaśnić, czym jest determinizm. Indeterminizm. I jakie jest między nimi połączenie. że są dwa przeciwstawne stanowiska dotyczące powiedzmy istnienia wolnej woli. Przykładowo mówię. Uh, te, teza wypracowania, teraz co to jest teza? Teza wypracowania to jest zdanie wyrażające określone przekonanie zdającego, jego opinie, odniesione do zagadnienia, wskazanego w poleceniu. Moim zdaniem na przykład determinizm jest prawdziwy. Teza zdającego nie musi być oryginalna. Wystarczy, że zdający opowie się za określonym poglądem filozoficznym powiązanym z tematyką pracy. Nikt od was nie oczekuje, że dokonacie nowego odkrycia. Chodzi o to, że opowiedzieć się po której stronie sporu, tak? O to chodzi. to mnie w ogóle zawsze zastanawia, bo często kiedy właśnie mówię o pisaniu eseju filozoficznego, często się zdarza, że niektórzy z was pytają, czy pogląd musi być oryginalny. Słuchajcie, jak na przykład macie spór aborcja, czy, czy, czy aborcja jest dopuszczalna, czy nie, to nie wymyślacie swojego stanowiska. Mówicie tak albo nie. Dokładnie tego samego wymaga się od was na maturze. Macie więc spór, stary spór, kont, powiedzmy, właśnie determinizm i i nikt nie oczekuje, że zaproponujecie nowe argumenty, czy za, zaproponujecie nowe rozwiązania. Wystarczy, że podepniecie się pod to, co jest doskonale znane, macie pokazać, że rozumiecie, na czym polega spór, że rozumiecie pojęcia, które w nim występują, że znacie jakieś argumenty i że jedne przekonują was bardziej niż inne. Więc na tym właśnie polega opracowywanie matury. Teza wypracowania w każdej swojej postaci wymaga stosownego uzasadnienia, czyli oprócz podania tezy musicie ją jeszcze uzasadnić napisać, dlaczego takiego stanowiska bronić, a nie innego. Zdający nie musi opowiadać się za określonym rozwiązaniem zagadnienia omawianego w wypracowaniu, jest jednak wówczas zobowiązany jednoznacznie ten fakt zakomunikować, podając rację na rzecz takiej koncepcji wypracowania. Czyli nie musicie zajmować określonego stanowiska, ale musicie napisać, dlaczego go nie zajmujecie. Czyli, na przykład, spór ten jest trudny do rozstrzygnięcia, a argumenty za i przeciwko wydają się równie silne. Tyle wystarczy. Tyle wystarczy, żeby właśnie wybronić się przed podaniem tezy. Jeżeli podajecie hipotezę, dajmy na to, to musicie pamiętać, żeby uzasadnić, dlaczego nie jesteście w stanie rozstrzygnąć sporu. Tak? To jest bardzo ważne. W wypracowaniu zdający powinien omówić co najmniej jeden z poglądów filozoficznych jednego z filozofów wymienionych w podstawie programowej lub odwołać się do co najmniej jednego tekstu filozoficznego wskazanego w podstawie programowej. Moi drodzy... Nie wystarczy podać jakiegokolwiek filozofa. Jeżeli podacie na przykład nazwisko Ciorana w wypracowaniu, którego nie ma w podstawie programowej, nie zaliczą wam matury. Rozumiecie? Jeżeli podacie tylko jedno nazwisko i to nazwisko nie będzie nazwiskiem z podstawy, nie zaliczycie matury. Dlatego tak ważne jest to, żebyście. Mieli, wiedzieli, co w postawie programowej się dzieje. Podstawa programowa, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, dostępna jest hmm, normalnie w wersji PDF hmm, na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ściągnijcie, zajrzyjcie, zobaczcie. Na pewno bezpiecznie jest się odwołać do Platona, Arystotelesa, Kartezjusza Kanta, Spinozy, Loka i tak dalej. Bo to są filozofowie którzy z pewnością tam są. są. Natomiast gorzej jest z filozofami, którzy są troszeczkę mniej standardowi. Przez to niejednokrotnie się okazuje, że podajcie nazwisko filozofa pewni, że to wystarczy. Nie wystarczy. Nazwisko filozofa, które pojawia się w waszej pracy, a musi być co jedno lub jeden tytuł pracy, to musi być nazwisko z podstawy. Wypracowanie jest przynajmniej częściowo wypowiedzią argumentacyjną, jeżeli zawiera co najmniej jeden akapit argumentacyjny, czyli taki, w którym znajduje się co najmniej jeden argument powiązany z tematyką pracy. Musicie argumentować. Własne stanowisko albo napisanie, dlaczego go nie macie, plus argumentacja. Absolutna podstawa. Absolutna. Bez tego będzie zero punktów. Kolejne kryterium to jest aż 23 punkty. To są kompetencje filozoficzne i kulturowe. To jest kilka jakby takich podgrup. To tego, co musicie zrobić, żeby ten wynik wyśrubować. Więc tak, sprawdzając wypracowanie zdającego w ramach tego kryterium, egzaminator będzie oceniał, czy we wypracowaniu zdający, uwaga, po kolei, przedstawił własne stanowisko i czy uczynił to w sposób, w sposób jasny i rzetelny. Czy wykorzystał wiedzę historyczno-filozoficzną, czyli poglądy filozoficzne określonych autorów lub zawarte w przywołanych tekstach filozoficznych w sposób funkcjonalny i pogłębiony? Będziemy te pojęcia definiować za chwilę. Czy funkcjonalnie wykorzystał pozafilozoficzny kontekst kulturowy? Czy przedstawił poprawne uzasadnienie własnego stanowiska, wykazując się umiejętnością poprawnej i krytycznej argumentacji? Czy poprawnie stosował terminologię filozoficzną i czy nie popełnił błędów rzeczowych i logiczno-językowych? I teraz tak jeżeli chodzi o to, co tu ma się dziać. Zacznijmy od tego sformułowania stanowiska. Musicie sformułować, musicie po pierwsze wyjaśnić temat, a po drugie jasno sformułować tezę. O co chodzi z tymi kryteriami. Teraz tak, jeżeli chodzi o sformułowanie stanowiska, to macie wyjaśnić temat wypracowania oraz sformułować powiązaną z nim tezę. Wyjaśnić, o co w tym temacie w ogóle chodzi jak ten temat, jaki jest, jaki jest klucz tego tematu, czego ten temat dotyczy, prawda? Jeżeli chodzi o jego wyjaśnienie, musicie wyjaśnić je w sposób zadowalający, a gdzieś to wówczas, gdy wyjaśnicie rzetelnie, rzetelnie kluczowe terminy lub twierdzenia występujące w poleceniu oraz poprawnie wyjaśnicie ewentualne związki między nimi, czyli musicie wytłumaczyć, co poszczególne pojęcia w temacie wypracowania oznaczają, i jakie jest między nimi powiązanie, tak? A wyjaśnienie jest nie w pełni zadowalające, gdy zdający nie wyjaśnił rzetelnie wszystkich istotnych dla jasnego zrozumienia tematu terminów lub, występu, lub twierdzeń występujących w sformułowaniu polecenia, lub gdy nie wyjaśnił albo gdy uczynił to w sposób nierzetelny, istotnych dla zrozumienia tematów, tematu związków między występującymi w sformułowaniu tematu twierdzeniami. Co to jest sformułowanie tezy? Otóż teza zdającego jest jasno sformułowana, gdy łącznie spełnia łącznie spełnia następujące warunki. Zdający rzetelnie wyjaśnił występujące w niej kluczowe terminy. Teza ta dotyczy tematu wypracowania. Teza nie ulega zmianie w trakcie wywodu lub jej zmiana nie ma swoje uzasadnienie. To znaczy, i zdarzyło mi się, pamiętam dwa razy, chyba czy trzy lata temu, kiedy omawiałem wasze eseje, że ktoś postawił na początku jedną tezę, a potem ją yy, na, na końcu przyjął inną tezę i podważył ją. Nie róbcie czegoś takiego, bo wymaga to od Was uzasadnienia, dlaczego żeście to zrobili. Eee, przyjmijcie sobie jedną tezę i tą jedną tezą bojujcie eee, Nie zmieniajcie zdania na koniec. Eee, jeżeli nie wiecie, jakie jest stanowisko, to sobie po prostu zawsze, nie wiem, podawajcie ten przykład. Wyobraźcie sobie rozmowę przy piwie, macie jakiś temat, ten temat to jest ten temat waszego wypracowania i wyobraźcie sobie, jakie, żebyście argumentów jakie stanowisko byście za zajęli i jakich argumentów użyli. Tak? Nie myślcie o tym, że to jest jakaś hipermatura, gdzie trzeba coś specjalnego robić, nie, przecież wy w codziennym życiu też argumentujecie. Toczycie różne spory z różnymi ludźmi, tak? Stawiacie tezy, bronicie ich, no to tak samo zróbcie na maturze. Może te tezy są mniej naturalne, no bo nie myślicie na ogół, na przykład, nie wiem, czy wolna wola istnieje, albo czy istnieje uniwersalia, ale y, takie umiejętności się od Was, y, od was y, wymaga. Więc musicie y, postawić tezy. Pamiętajcie zawsze, że, że, ta, że ta, y, ta, y, y, to sformułowanie stanowiska wymaga postawienia tezy, omówienia tematu, postawienia własnej tezy. A dalej jest kolejne kryterium to jest wykorzystanie wiedzy z zakresu historii filozofii. Teraz o co chodzi z tym kryterium, żeby dostać maksimum punktów, a to jest 5 punktów za wykorzystanie wiedzy z zakresu historii filozofii. Musicie funkcjonalnie i rzetelnie przywołać myśl filozoficzną co najmniej dwóch filozofów. W tym jedno przywołanie musi być pogłębione oraz do tego funkcjonalne i rzetelne odwołanie do przynajmniej jednego tekstu filozoficznego i przy, przy braku błędów rzeczowych, czyli musicie podać co najmniej dwóch filozofów, w tym raz odwołacie w sposób pogłębiony, zaraz powiem, co to znaczy, i jeden tekst filozoficzny. Czyli na przykład, jeżeli macie spór, determinizm na przykład podać nazwisko John Locke. Tak? I powiedzmy, książka rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. I jeszcze jedno nazwisko potrzebne jest, na przykład, no niech to będzie Arthur Schopenhauer, o wolności ludzkiej woli, przykładowo. W związku z tym musicie, muszą być w waszym eseju co najmniej dwa stanowiska, dwa, dwa, dwa nazwiska filozofów, którzy yy, o danym problemie piszą, i do tego musi być jedno, yy, jeden tytuł dzieła. Pamiętajcie o tym, że musi też być tam w te, yy, to mus muszą być nazwiska z podstawy programowej, nie mogą być obok. I teraz tam były takie, yy, jeżeli chodzi o wyjaśnienie tematu, to tam jest, yy, to tam właśnie jest kilka kryteriów. Jedno to jest tak. Yy, Przywołanie poglądu filozoficznego lub odwołanie do tekstu filozoficznego jest funkcjonalne, a to jest takie słowo jak funkcjonalne, wówczas gdy stanowi element wywodu zdającego i mieści się w tematyce pracy. Czyli musicie po prostu nie wyskakiwać jak Filip Skonopi z jakimś poglądem, tylko on musi być umieszczony w pewnej strukturze waszej pracy, musi być elementem tej pracy, a nie po prostu wymienianiem poszczególnych poglądów. Przywołanie poglądu filozoficznego lub odwołanie do tekstu filozoficznego jest rzetelne wówczas, gdy rozumienie tego poglądu lub tekstu jest zgodne z obecnym stanem wiedzy filozoficznej. Chodzi po prostu o to, żebyście nie robili błędów merytorycznych, na przykład żebyście nie próbowali przypisywać Platonowi nominalizmu. E, oczywiście może się to uzasadniać, ale to nie będzie dobre uzasadnienie, bo tutaj em, em, ewidentnie jest mowa o tym, że em, wasze rozumienie poglądu filozoficznego musi być zgodne z obecnym stanem wiedzy filozoficznej. Nikt, kogo znam, nie głosi, że Platon jest nominalistą. W związku z tym nie próbujcie przyjmować tak krakołomnej tezy, bo to się nie uda. I egzaminator wam tutaj pojedzie po punktach. Przywołanie poglądu filozoficznego jest pogłębione wówczas, gdy zdający nie tylko przedstawia stosowną myśl w sposób funkcjonalny i rzetelny, czyli nie tylko wtedy, kiedy ona jest zgodna z takim wywodu i zgodna z wiedzą filozoficzną obecnie posiadaną, ale również gdy przeprowadza analizę filozoficzną prezentowanego poglądu, na przykład wyjaśnia występujące w nim pojęcia, tak, czyli oprócz tego, że, że jakiś pogląd opisujecie, to jeszcze próbujecie go rozparcelować na jakieś takie mniejsze kawałki i powiedzieć, o co w nim dokładnie chodzi. Przez wywód zdającego rozumie się sformułowane przez niego stanowisko wraz z jego uzasadnieniem. W ramach wywodu występują względnie autonomiczne elementy strukturalne i treściowe, pomiędzy którymi zachodzą stosowne związki. W tym przede wszystkim związki logiczne, umożliwiające zrozumienie przedstawianych przez zdającego zagadnień filozoficznych w ich powiązaniu z wyrażanym przez zdającego stanowiskiem i jego uzasadnieniem. Nie możecie wymieniać poglądów filozoficznych. Musicie je powiązać, napisać, co je łączy, co jest dla nich wspólnego, co się w nich dzieje. Bez tego będzie to. Bardzo zły pomysł wymieniania stanowisk filozoficznych. Musicie po prostu podawać, posługiwać się wiedzą w taki sposób, żeby ona była częścią pracy i żebyście przekonali egzaminatora, że rozumiecie to, o czym piszecie. To nie jest proste, ale da się zrobić. Tutaj jeszcze jest o błędach rzeczowych, ale to już sobie to doczytacie, to nie jest takie trudne. Nie chcę, żeby ten odcinek trwał dwie godziny. Uzasadnienie. Słuchajcie, dochodzimy do bardzo ważnego punktu. Za uzasadnieniem stanowiska, za uzasadnieniem stanowiska jest 6 punktów można dostać. Skala jest od 6 do 0, oczywiście, więc celujemy w 6. Co trzeba zrobić, żeby było 6 punktów za uzasadnienie, czyli argumentację? W ramach uzasadnienia występują co najmniej 2. Funkcjonalne argumenty, w tym jeden pogłębiony. Co najmniej jeden z argumentów ma postać poprawnego wnioskowania i brak jest logicznych błędów w argumentacji. Czyli są trzy kryteria. Dwa funkcjonalne argumenty, w tym jeden pogłębiony. Jeden z argumentów ma postać poprawnego wnioskowania. Brak błędów logicznych w argumentacji. I teraz tak, o co chodzi z tym kryterium? 15, 16, już Wam zaraz mówię, żeby też... Aha, bo jeszcze tutaj... A, to jest dłuższa historia, jeszcze jest uzasadnienie. Są jeszcze argumenty, Są kolejne trzy punkty za kontrargumenty. Do swoich argumentów trzeba podać dwa zarzuty funkcjonalne lub jeden zarzut funkcjonalny i pogłębiony. Musi być brak błędów logicznych w kontrargumentacji, czyli jeden kontrargument, ale pogłębiony wystarczy, lub dwa argumenty, które, dwa kontrargumenty, które nie są pogłębione. Zaraz jeszcze o, o, o tym opowiem, o co dokładnie chodzi. I kolejne trzy punkty, czyli łącznie tych punktów tutaj już jest maksymalnie 12, jest za uzasadnienie. Funkcjonalna odpowiedź na dwa zarzuty albo funkcjonalna i pogłębiona odpowiedź na jeden zarzut, brak błędów logicznych w odpowiedzi. Czyli słuchajcie, struktura jest bardzo prosta. Teza, dwa argumenty, dwa kontrargumenty, dwa odpowiedzi do argumentu do kontrargumentów, finito. Tak to ma wyglądać. I teraz o co chodzi z tymi wszystkimi dziwnymi. Yy, yy. Yy, dziwnymi yy, nazwami. Teraz tak, co to jest uzasadnienie stanowiska? Yy, uzasadnienie stanowiska to zawieg polegający na podaniu racji, przede wszystkim racji logicznych na rzecz prezentowanej tezy. Te racje mogą implikować tę te tezę lub ją uprawda, yy, uprawdopodobniać. Sformułowanie tezy wraz z jej uzasadnieniem stanowisk kluczową część wełdu To jest kluczowa część eseju maturalnego. Czyli innymi słowy, teza i jej uzasadnienie. Nie żadne dywagacje o historii filozofii, że jeden był to, drugi był tamto. Zdające, egzaminatora interesuje wasze własne zdanie i jego uzasadnienie. Wasze uzasadnienie może oczywiście nawiązywać do historii filozofii, można przykład podawać argumenty, które podawał chociażby Platon, Arystoteles czy Kant. To jest w porządku, ale musicie argumentować koniecznie. Uzasadnienie tezy to inaczej argumentacja na rzecz tej tezy. Argumentacja zdającego może mieć strukturę prostą lub złożoną. W ramach wywodu zdającego mogą występować argumenty i kontrargumenty o różnej postaci. Wnioskowania. I teraz tutaj są jeszcze, jakie są. Potem możecie sobie to zobaczyć właśnie w tym dokumencie, w informatorze maturalnym. I teraz jak rozumieć kontrargument czy zarzut. Jest to twierdzenie lub twierdzenie osławiające lub obalające uzasadnienie określonej tezy, albo wnioskowanie na rzecz tezy, tezy, tezy przeciwnej. Czyli słuchajcie, kontrargument argument może przyjąć dwa rodzaje, dwie formy. I powiedzmy, że macie argument, tak? Weźmy jakiś taki bardzo prosty argument dotyczący, na przykład, nie wiem, argumentujecie za determinizmem i głosicie, że argument byłby taki, że fizyka mówi, że świat jest deterministyczny ludzki mózg jest częścią świata przyrody, więc wszystko, co się dzieje w ludzkim mózgu jest deterministyczne. I teraz, jak możecie zaatakować to twierdzenie? Jak możecie je zaatakować na dwa sposoby? Pierwszy sposób jest taki, że podważacie którąś z przesłanek, które się przyjęli. Na przykład możecie, bierzecie ten swój argument, który mówi, że fizyka mówi, że, 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 że cały świat jest deterministyczny i na przykład mówicie, że wcale nie, bo fizyka kwantowa podważa to, to przekonanie. Fizyka kwantowa jest indeterministyczna, tak? To jest jeden rodzaj. Osłabiacie, kontrargumentujecie, osłabiając jedną z przesłanek swojego argumentu, tak? Natomiast drugi rodzaj argumentacji polega na tym, że Wy ten argument przyjmujecie, ale wysuwacie przeciwko niemu inny argument. Na przykład mówiąc, że OK, ten argument działa, ale na przykład z drugiej, z drugiej strony mamy niezbywalne poczucie wolności, które no, yy, każe zapytać, czy w tym naszym pierwszym rozumowaniu nie ma żadnych błędów. To jest właśnie drugi rodzaj argumentacji. Podajecie drugi alternatywny argument opozycyjny. Rozumiecie różnicę. W jednym przypadku atakujecie przesłankę Waszego wyjściowego argumentu, a w drugim wysuwacie... Kontrargument, pełny kontrargument. Tak, tak to ma miejsce wyglądać. Na tym polega formułowanie zarzutów. I teraz oczywiście to jest Wasza decyzja, czy chcecie zaatakować którąś przesłankę, czy wolicie yy, przedstawić alternatywny kontrargument. Tak? Yy, Ponadto mam na przykład jeszcze jeden przykład. Weźmy, yy, weźmy yy, argument św. ma na rzecz istnienia Boga. I teraz tak, macie oczywiście ten, to, to rozumowanie, że y, mam w ideę idea czegoś ponad, co nic większego nie może być pomyślane i że ten byt musi istnieć, bo inaczej nie byłby y, najdoskonalszy. No i y, jeden rodzaj krytyki polega na stwierdzeniu, że... Y, y, że Przykładowo, że ten, ten argument nie działa, ponieważ błędna jest przesłanka, w myśl której mam, bo myślę, coś ponad co nic większego nie może być pomyślane. Może takiej istoty w waszym umyśle akurat nie ma, prawda? Że może ją nie wszyscy mają. Na przykład starożytni Grecy mogli takiej istoty nie mieć, więc to oznacza, że ta przesłanka jest fałszywa. To jest jeden sposób krytyki. Ale drugi sposób krytyki dotyczy już nie tego argumentu, tylko jego tezy, tezy, że Bóg istnieje. Na przykład możecie powiedzieć, no z jednej strony mamy argument Anselma, ale z drugiej mamy na przykład argument istnienia zła, tak? Czyli sami widzicie, to są dwie różne techniki. Z jednej strony macie technikę kwestionowania argumentu i kwestionowania jednej z przesłanek. Z drugiej strony macie technikę wysuwania kontrargumentu, czyli argumentu z tezą odwrotną do tej, do tej którego pierwszy argument bronił. W jednym wypadku atakujecie przesłankę argumentu, dochodząc do, do, do tego, że teza z niego nie wynika. Z drugiej akceptujecie jedną tezę, ale pokazujecie, że istnieje drugi argument o przeciwnej tezie. To są dwa sposoby kontrargumentacji. I teraz tak... Yy... Ocena argumentacji, czyli argumentów i kontrargumentów, polega na rozstrzygnięciu dwu... trzech kwestii. Czy argumentacja ma charakter funkcjonalny, pogłębiony i czy jest poprawna logicznie? I teraz tak. Argumentacja jest funkcjonalna, gdy stanowi część wywodu zdającego. Nie możecie sobie po prostu napisać argumentu obok. Na przykład temat dotyczy, pff, przykładowo, właśnie istnienia Boga, wypiszecie o determinizmie. To nie ma nic wspólnego. Albo jeżeli nie uzasadnicie, dlaczego ma coś wspólnego. Argumentacja jest pogłębiona, gdy ma postać poprawnej argumentacji o strukturze złożonej lub gdy ma postać poprawnego wnioskowania prostego powiązanego z analizą historyczną, filozoficzną, logiczną lub pojęciową przynajmniej jednego elementu tego wnioskowania. Czyli na przykład musicie napisać, że jak macie jakiś argument, kto go wcześniej stosował, albo że mamy w nim takie, a takie przesłanki, albo że występują w nim takie i takie pojęcia. Wtedy się uważa, że ten argument jest pogłębiony, czyli nie wystarczy podać argumentu, chodzi o to, żeby nad nim panować. To jest o wiele trudniejsze, ale da się zrobić. Ok, um, natomiast jeżeli nie podacie funkcjonalnego argumentu, czyli argumentu mieszczącego się w tematyce pracy, dostajecie 0 punktów za wszystko. Zamiast za, za za, za 12 dostajecie 0. Argumentacja. Musi być kontrargumentacja i odpowiedź na zarzut. Absolutna podstawa. Dobrze, dalej, dwa punkty są za nawiązania kulturowe, czyli za wykroczenie poza poletko filozofii. I teraz tak, do tej pory tam była pewna, pewna dowolność, bo tam się pisało tylko, tam trzeba było spełnić warunek, że zdający w dużym stopniu odwołuje się do innych dziedzin kultury. Tu macie te kryteria po prostu ostro zaznaczone, tak? E, funkcjonalne, rzetelne, pogłębione przywołanie jednego kontekstu filozoficznego albo funkcjonalne i rzetelne przywołanie dwóch kontekstów filozoficznych i za to się, poza filozoficznych, I za to się dostaje dwa punkty. Teraz, jeden kontekst pogłębiony, dwa konteksty tylko tylko rzetelne i funkcjonalne. Czym to się różni? Funkcjonalne oczywiście stanowi element wywodu zdającego, rzetelne, gdy nie zawiera rzędu, błędów rzeczowych, ale pogłębione, gdy stanowi część wywodu zdającego, jest powiązane z analizą historyczno-filozoficzną, logiczną lub część pojęciową przynajmniej jednego elementu tego wywodu. Czyli jeżeli macie pewien wywód, to w tym wywodzie, jeżeli umieszczacie dany kontekst pozafilozoficzny i na przykład pokazujecie, że dany filozof się na niego powoływał, wówczas oczywiście jest to już rozumienie pogłębione. A jeżeli nie macie pewności, czy jest pogłębione, dajcie dwa konteksty, będą za to dwa punkty. Wtedy nie muszą być pogłębione. Eee, kompozycja, spójności wypowiedzi, maksymalnie cztery punkty. Eee, tutaj te, te kryteria są troszeczkę eee, już mniej ważne, ale, ale, bo one są już takie standardowe, ale mówimy. Chodzi o to, że musi być wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Eee, poprawnie napisany wstęp zawiera, słuchajcie, to jest punkt trzeci, bardzo ważny, wyjaśnienie tematu opracowania i zda, sformułowanie tezy zdającego. Czyli zaczynacie e, swój esej od: tematem tego wypracowania jest to i to pojęcie oznaczające to i to. E, pojawia się ono w sporze takim i takim, dotyczącym tego i tego. Moim zdaniem tak, 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 tak. Postaram się teraz uzasadnić tę tezę. Jak postawicie odpowiednie słowa, to na podstawie tego, co teraz powiedziałem, możecie dostać sporo punktów, tylko właśnie podając to, co mówię. Czyli wyjaśniając temat, osadzając go w, głębszym w jakimś szerszym takim kontekście i podając swoje stanowisko, i potem wyjaśniacie. Tyle. Tu nic więcej nie trzeba. Ale zawsze musi być wyjaśnienie tematu wypracowania i sformułowanie tego zeznającego. Rozwinięcie musi się składać z, ze zdania kapitulów tworzących wywód, czyli muszą być jakoś uporządkowane. Zakończenie. Zawiera rzetelne podsumowanie wywodu przeprowadzone przez stojącego. Wypracowanie jest spójne, gdy między jego równorzędnymi logicznie członami, czyli pojedynczymi zdaniami lub akapitami, wziętymi w pełnym ich kontekście, nie zachodzą sprzeczności, a między jego członami logicznie nierównorzędnymi zachodzą związki wynikania logicznego lub związki pokrewne. Czyli jeszcze raz powtórzę, nie robicie tego czegoś takiego, że na początku przyjmujecie jedną tezę, a na końcu drugą, bo wtedy dostaniecie za to zero punktów. Będziecie mieli problem wtedy. Eee, będzie zaburzona spójność. Gdy w wypracowaniu występuje ewidentna sprzeczność między, między zdaniami lub akapitami, lub ewidentny błąd nocek w trójgeneracyjnym mamy do czynienia z istotnymi zaburzeniami spójności. i Jeżeli jest ono więcej niż jedno, to, to się dostaje wtedy 0 punktów za to. Oczywiście te dwa punkty za język. Dopuszczalne są trzy błędy językowe. Trzy błędy językowe. Yy, tutaj jeszcze jest coś o czytelności, że musi być czytelna, ale no to do, do, doskonale o tym yy, już wiecie. Yy, może jeszcze to jest ważne. Yy, zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie niezgodne z prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta indywidualna decyzja dotycząca danej pracy. Na przykład nie zostaną przyznane punkty za język, cała wypowiedź nie będzie podlegała ocenie, jeżeli zaczniecie tutaj się odwoływać do Mindkampf i gloryfikować tę książkę. No to wtedy yy, musicie się liczyć z tym, że praca będzie oceniona na 0 punktów. No, niby tutaj wolność i tak dalej. No ale jak przecież to do czego, to dobrze wiemy, że nie do końca tak to wygląda. Pozwólcie, że podsumuję to, co do tej pory powiedziałem. Jak napisać bezpieczny esej? Jak napisać esej, który ma szansę dostać dużo punktów, jeżeli tylko niczego tam po drodze nie pomieszacie, jaką strukturę takiemu esejowi nadać? Zaczynacie przede wszystkim od wyjaśnienia tematu. O czym jest temat, i jakie pojęcia są w nim wykorzystywane, o jaki spór chodzi. Następnie stawiacie swoją tezę, ewentualnie hipotezę, ale wtedy wyjaśniacie, dlaczego nie jesteście w stanie zająć stanowiska swojego. I co robicie? Oczywiście argument, kontrargument, odpowiedź. Argument, kontrargument, odpowiedź, zakończenie, i to tyle. Tak to ma wyglądać. Czyli jeszcze raz. Wasza wypowiedź musi być oparta na waszej autorskiej tezie, musi być oparta na, oparta na argumentacji, kontrargumentacji i odpowiedzi na, na kontrargumentację. Musi być osnuta w kontekst filozoficzny, czyli muszą tam padać nazwiska filozofów, musi tam padać y, y, tytuł jakiejś pracy filozoficznej. I to tyle. To nie wydaje się trudne. Ale teraz słuchajcie, jaka jest podstawowa rzecz, jak się przygotować do tego typu rzeczy, do, do pisania matury z filozofii? Musicie pamiętać o jednym, żeby ucząc się filozofii do egzaminu maturalnego z filozofii, nie uczyć, nie wbijać na pamięć poglądów filozofów, to wam nic nie da. To wam absolutnie nic nie da. Musicie sobie na podstawie tego, co filozofowie mówią, rekonstruować używane przez nich argumenty. Czyli musicie, krótko mówiąc, umieć pokazać, w jaki sposób filozofowie do swoich twierdzeń dochodzili, jak oni to robili, jak wyglądały ich rozumowania. I ja wiem, że z tym jest ogromny problem. Słuchajcie, ja, ja robiłem streama jeszcze w grudniu i zadałem bardzo proste pytanie, dlaczego Platon bronił teorii idei? Jakie argumenty podawał na rzecz teorii idei? N właściwie nikt praktycznie nie umiał mnie na to pytanie odpowiedzieć. A to świadczy o jednym: Źle uczycie się historii filozofii. Uczycie się nie tego, co trzeba. Żeby zdać maturę y z filozofii tę pisemną, należy znać argumentację. Weźcie to pod uwagę, ucząc się filozofii. Nie wiedza historyczna, tylko wiedza na temat argumentacji. Jakich argumentów używali filozofowie? Tak? Dlaczego na przykład święty Augustyn w jakiś sposób doszedł do wniosku, że można pogodzić wolność człowieka z wszechwiedzą Boga? W jaki sposób sofiści doszli do relatywizmu? W jaki sposób Sokrates doszedł do absolutyzmu moralnego? W jaki sposób Kant doszedł do istnienia Boga? W jaki sposób Francis Bacon zaczął stosować. Dlaczego z ich pobudek zaczął stosować metodę nauk przyrodniczych? To są wszystko pytania, które musicie sobie zadawać. To nie chodzi o to, żebyście wiedzieli, co głosił dany filozof, tylko dlaczego głosił, jakie argumenty, jakie argumentów używał. Za każdym filozofem stoi jakiś argument, mniej lub bardziej intuicyjny. I teraz waszym zadaniem jest te argumenty umieć wydobywać i je znać. I umieć nim posługiwać w tekście. Macie jeszcze sporo czasu, popracujcie nad tym. Ja mogę was tylko, tylko ostrzec, tak jak mówiłem, matura jest piekielnie trudna w tym momencie. Ona nie daje możliwości yy, błędu praktycznie. Dlatego, że będą na pewno egzaminatorzy liczyć yy, wasze argumenty. Yy, a je, mówię, jeżeli jeszcze ktoś yy, ma zamiar opisać historię filozofii, co głosili poszczególni filozofowie, no to powodzenia, ale widzimy się na rok na maturze albo nie widzimy się wcale, bo to nie przejdzie absolutnie. Nie ma takiej możliwości. Więc nie róbcie sobie tego, naprawdę, bo obleje się maturę ja bliżej matury omówię jeszcze eseje maturalne. Poproszę Was o napisanie. Ci z, ci z Was, którzy będą chcieli, wyślą mi swoje eseje próbne, ja je omówię w jednym z odcinków, pokażę Wam, gdzie są błędy, gdzie są, gdzie są e, e, jakieś pozytywy. Natomiast tak jak mówię, chciałbym, żebyście sobie ten diagram e, zapamiętali, że to ma wyglądać w sposób e, przechodzący od e, wyjaśnienia tematu e, do tezy, a potem argument, konta, argument, odpowiedź, argument, konta, argument, odpowiedź, zakończenie, tyle. Tak to musi właśnie wyglądać, inaczej e, tej matury na nie da. Brzmi groźnie, ale nie do końca takie jest, po prostu musicie inaczej sprofilować swoją, swoje, y, swoje podejście do nauczenia się filozofii i będzie dobrze. Także po, po to powstał ten film, żeby, żeby was ostrzec. Ja omówiłem te kwestie dość pobieżnie, natomiast one są wszystkie omówione, jak mówię, w, 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 w informatorze naturalnym. sięgnijcie do niego. Osiem stron, ale bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak napisać test. Dobrze, przepraszam, yy, nie test, tylko esej. Dobrze, to tyle z mojej strony, jeżeli macie jakieś wątpliwości lub pytania, sekcja poniżej, zapraszam maturzystów, zapraszam ewentualnie tych, którzy myślą o maturze w kolejnych latach, żeby pytali, jeżeli coś jest niejasne, jeżeli będę wiedział, oczywiście pomogę i odpowiem. Jeżeli macie ochotę przygotować jakiś esej próbny, róbcie to powoli, ja zrobię ogłoszenie o tym, że zbieram próbne eseje, myślę, że gdzieś pod koniec lutego i sobie w marcu te eseje próbne omówimy, to jeszcze, jeszcze mam na to chwilę czasu. Tyle z mojej strony. Nie bójcie się tej matury, ale bądźcie świadomi, że waszej łatwiej niż było to nie będzie. Eee, Głowa do góry, dobrej nauki. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Udało się! Bardzo dziękuję wszystkim patronom za wsparcie mojego kanału.